chodzi do pana i mówimy. No, my? Dlaczego można zrozumieć, co się rozbiło, udało, przeprawiło, zastało? A może głowa cię tak dużo boli? Może mama wsypała do zupy za dużo soli? Nie kłam, nie kłam, nie udawaj, więc szczerze odpowiadaj. Na pewno nie da cię zdenerwować, bo zamiast pilnować, jeszcze to mi zdenerwował. Miałem szkartę, nie lubię się wiedzieć, że się tak, szkartę, co wiem, co prawie przesłucham. No pięknie, brawo! Pięknie, pięknie. Rzeczywiście to ten wierszyk powstał właśnie z historyjki z domu. Ja mówię zupa kredkowa. Zupa kredkowa, słuchamy. Oto zupa kredkowa, doskonała, wyjątkowa, już gotowa, w plastikowym garnku, w suchej wodzie, każda kluska wyjątkowa, żółta, bananowa, do góry kremowa, różowa, ćwigłowa, granatowo-jagodowa. Miałam pyszne są kolory, po szczęście te zupy w piasku blisko, a oczami dziękujemy. Brawo! Proszę. Ktoś o rynnę lekko stuka, dyn, 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 dryn, dryn, dryn. Ktoś na rynnie cicho gra, dryn, 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 dyn, dyn, dyn. Patrzę w okno jedno, drugie, tylko noc, więc dalej słucham. Dryn, 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 dyn, dyn, dyn. Wiem już, to deszczyk syn. Albo chmur, albo córka chmurka mrzawka, a ta rynna to zabawka. No pięknie, brawo. No jeszcze, no proszę bardzo, ja zapomniałam jak można imię. Kamil. Kamil, proszę Kamil. No mam tata w domu, proszę. Nie potrzeba wiele, wtedy bym chciała być w środę, a on niewiele. No właśnie, brawo. Nie potrzeba wiele, prawda? Kiedy tato i mamo razem są w domu, to w nawet w zwykłym tygodniu mamy niedzielę. Pięknie. Bardzo ładnie. Czy jeszcze kto? Jeszcze Olivia. Ale one poszły już chyba się przebrać do kościoła, ja myślę. Mhm. Miały jeszcze inne dzieci wierszyki, no ale... Ja rozumiem. Pięknie, pięknie przygotowały się wiersze. Ilustracje rzeczywiście już poglądaliśmy. Sprawdziliśmy znajomość pana tekstu. Pan wszystkie rozpoznał. Oprócz jednego, z czym miałem problem, dzieci? Z tym brudnym. Piotrkiem Brudasek. Tak, Piotruś Brudasek. Tu nie mogłem się zorientować, ale potem zobaczyłem planki na ubraniu, kiedy już wiedziałem, że to właśnie chodzi o mnie. Czyli jak pan napisze następną książkę, to dzieci mogą zrobić ilustracje piękne. Taki jest właśnie zamysł i pomysł, że następna książka, którą piszę w tej chwili dla dzieci, tak będzie właśnie stworzona, że będzie rozpisany konkurs na najpiękniejsze ilustracje wykonane przez dzieci do moich wierszy i tak powstanie książka. My prosimy o takie przesłanie, takie informacje o konkursie, będziecie na pewno chętnie wzięły udział i zobaczymy potem w książce, jakby się udało, a my tutaj mamy takie dzieci, tak, które wygrywały konkursy, która to dziewczynek wygrała konkurs do Warszawy jechała. No pięknie, no, pięknie. O mamie, tak? O mamie to był konkurs. Laurka. Także my mamy bardzo zdolne dzieci. Dobrze, będę pamiętał, myślę, że ta książka będzie powstawać. Teksty będą rozsyłane gdzieś we wrześniu, październiku. Także z panią dorosłą się spotkamy i ja przekażę do szkoły. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział właśnie w tym projekcie, serdecznie zapraszam. Będzie mi miło widzieć, że rzeczywiście talenty plastyczne was drzemią. Zresztą ja mam taki zwyczaj, że zawsze proszę panią, żeby później jedną ilustrację wykonaną przez was, żeby taką ilustrację dostał do domu, dlatego że sobie poprawiam ramkę i wieszam. I to dla mnie bardzo miłe wspomnienie. O proszę, to będzie wyróżnienie dla osoby, której ilustracja zostanie wybrana, bo my nie wiemy. Tak, tak. Tam podpisy są z tyłu. Dobrze, ja sobie będę mógł wybrać jedną pracę. Będzie sobie pan mógł wybrać jedną pracę czyjąś, a potem my powiemy, czyja to była praca. Potem najwyżej pani Dorotka to pracę przywiezie, bo wystarczy później jeszcze przyklejki na pracę do szkoły, imię dziecka, to jest przodu. Tam z tyłu wyborcza szanowni. Tak. Sara, chodź. Ja przepraszam. Ona już powiedziała.
pięknie wierszy. Dobrze, to teraz mama idzie ubierać. Przecież pan mamy też takie list. Ty już nie zdążysz do domu. Tak? Tam z tyłu powinny być informacje, jeżeli nie, to ja to ładnie poproszę pani, żeby dopisały, kto to jest i taką szansę do końca. Sprawdź, są podpisane. Od M też? Dobrze. Jeszcze myślę, że... Plan był troszkę inny, żebyśmy dłużej się pobawili, ale niestety... Ale myślę tak, pani dodatkowo czas na wyróżnienie tych dzieci. Tak, no ja też myślę, że tak. Myślę, tak. Trzy osoby tutaj były szczególne. Słodkościami zostaną nagrodzone. Tak. Słodkościami, książkami niestety nie, bo książek nie mam, nawet pani dodatkowo muszę zabrać. Niestety taki jest los mało znanego pisarza. Ale może to się kiedyś zmieni, może kiedyś się rzeczy zostanie. Ja myślę, że szczególnie aktywnie nam osobom na tych dzisiejszych moich takich warsztatach czytelniczo-edukacyjnych była dziewczyna, która poszła się przebrać. Sandra, tak? Ale to chyba przekażemy Sandrze, tak? Potem ja. Kinga. Myślę, że również to jest bardzo proszę. Ładne pytania, dobre odpowiedzi. Także do tej bułki jeszcze gratuluję, tak? Do tej bułki masz jeszcze czekoladki, tak? No i pani Dorotko, proszę mi tu jeszcze podpowiedzieć, kogo należy wyróżnić. No nie wiem, jak myślicie, kto jeszcze jest taki bardzo aktywny? Krycja. Aktywny, kto tu jeszcze? Adrian chyba trochę był taki aktywny. A ja wiem, komu ja dam. No proszę. A ja wiem, komu ja dam. No i bardzo proszę. Dam temu, który mu było dzisiaj przykro. Proszę za ciebie, czekoladki, żebyś się osłodziło życie, żebyś się niczych nie ma. Wypadeczek. To był wypadeczek. Znacie pierwszy wypadeczek? Mój złej książki? Tak. Miała Ania wypadeczek. Rozbił z lekkim się kubeczek. Wpadł pod stół i na pół. Będz. Nie wypadł. Wypadeczek. Mama kupi znów kubeczek. Będzie nowy. Lecz na tym znikał. Lecz nie ma się czym marzyć. Pan też pięknie zarecytował. Wiesz? Brawo. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że wy zgodzicie się na to, że będziecie sobie tam pracowali. Nawet nie będzie tak przyjemniej. Było podziękowanie dla pana, ale zostało tak delikatnie zgane kawą, więc my się umówimy na takie podziękowanie. Ja przekażę, bo takiego brzydkiego dawać nie będziemy. Dziękujemy bardzo. Dzieci też podziękują. Wstajemy i mówimy dziękuję.